Cześć, witajcie serdecznie, doktor Radian i Wiktorek, tak jest, i dzisiaj na papetę jedziemy z łowcą duchów, tak? Serdecznie dziękujemy za udostępnienie tej gry. Myśmy już wczoraj testowali i powiem wam szczerze, że ta Wiktor jest zachwycony. Dobra, po kolei. Moi drodzy, na czym gra polega? Do pistoleciki. Tak. I ta czaszka wyświetla tym dużym okiem te duchy. Dokładnie. Tutaj zaraz wam pokażemy wszystko, otworzymy to, a potem zademonstrujemy wam, jak wygląda gra. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie, bo trzeba to nagrywać w ciemności. Gra polega na tym, że mamy... Wyświetlamy duchy i na tym pistolecie jest licznik z tyłu. Tak jest. Mamy dwa pistolety, mamy czaszkę, która robi za projektor, który wyświetla nam duchy, które latają po ścianach. A za pomocą dwóch pistoletów każdy z nas musi ich jak najwięcej ustrzelić, przeładować. Jest licznik na pistoletach, zaraz wszystko zobaczycie. Gra wydawcą jest EPE, czy EPE, natomiast gra kosztuje w wydaniu na dwa pistolety chyba gdzieś około 170 zł, na jeden pistolet 130 zł. Fajna, fajna, fajna sprawa. Co zawiera pudełko, moi drodzy? Już wam pokazujemy. Tędy, dobra, to otwieramy, czekaj, ja to wyciągnę, a ty zademonstrujesz zestaw, co w środku jest. Zestaw nie zabiera baterii, a co jest ważne, tych baterii naprawdę trzeba sporo, zobaczcie. 10, bo 4 paluszki te standardowe na czaszkę oraz po 3 cienkie paluszki 3 razy A na dany pistolet, co daje 10 baterii, które nie są wrzucone w zestaw, także tutaj dodatkowy koszt około 20 zł, jeżeli nie macie akumulatorków. Czekaj, bo coś to nie ta strona jednak, Wiktor. Widzisz? Ha? To nie była ta strona. Dobra, otwieram, zaraz wszystko zobaczycie, wyciągnę i Wiktorek zademonstruje. Tak, czekaj, może ja to wyciągnę lepiej, bo czaszka jest ruchoma, jak widzicie. Ona się rusza. O, nóżki. Nóżki są osobno, zaraz je dorzucimy. Ona to tak fajnie jest. O, z tej strony. Czaszka ma 3 poziomy gry. Chodzi tutaj o szybkość pojawiania się... Czekaj, Wiktorku, nie szeleść na razie, dopóki nie powiem, dobra? Bo to strasznie szeleści, a ten... czekaj, bo coś to... Jak to tutaj ma być? Nie, coś to nie pasuje. Jak to było? Aha, to mam tak stać. Dobra, jest jedna i jest druga. Czaszka ma 3 programy, jeżeli chodzi o szybkość pojawiania się ruchów i znikania. Zaczekaj, Wiktor, chwilę. No i włącza się ją tutaj. Ona ma już baterię w środku. Także tutaj jest czaszka w zestawie z bateriami już włożonymi i główny deseń tego, tak jest. No. Dokładnie, mamy dwa pistolety. Tak, tutaj jest licznik, który nalicza nam trafione duszki. Tutaj się przeładowywuje, żeby móc uszczelić następnego, także to wchodzi w skład zestawu. Pistolety są dobrze, fajnie wykonane, plastik jest dobrej jakości, no i powiem wam, że te gadżety naprawdę, no, wie się, za co się płaci, także... No siema, witajcie serdecznie, jesteśmy, jakoś się udało, jest Wiktorek, jest jego spluwa. A gdzie moja spluwa? Tu jest moja spluwa. Jest i czacha, czeka na swoją kolej i jest pomieszczenie, w którym będziemy grać. Mam nadzieję, że to jakoś... Tak, że to jakoś wyjdzie. Włączamy naszą czachę, jest ona włączona czy wyłączona? Jest wyłączona, więc włączamy. Wiktorku, naciskasz i trzymiesz 3 poziomy trudności. Gramy na pierwszym. Licznik do 24 jest maksymalnie. Także zobaczymy, kto zwycięży. Gdzie się... Tam. Naciśnij i trzymaj. Tak się musi zlogować. Jest. I teraz czacha będzie, zobaczcie, będzie wyświetlać. Ja musiałem troszeczkę rozjaśnić. Najlepiej to wygląda, jak jest... O, tak może się przyniosę. Jak jest ciemno, te duchy wtedy wyglądają super, natomiast no wtedy byście tutaj nic bym nie nagrał, bo nie złapałoby. Wszystko na górze na razie pokazuję. Znowu w tym samym miejscu.
Tu jest przeładowanie. O, dobra. Tam jest duży. I tu. I tam. I tam znowu. Teraz będzie gdzie indziej. Tam jest na oknie. Tutaj. Także naprawdę się gra przyjemnie. Tam w rogu. Pomieszczenie musi mieć tak z 5 metrów, bo ten projektor naprawdę daje radę. Tylko że tutaj no z lampą muszę nagrywać i te duszki tak w rzeczywistości naprawdę to wygląda dużo, dużo ładniej. No, 24 strzały są, zobaczymy kto. To jest ten poziom najłatwiejszy, gdzie one w miarę długo na tej ścianie pozostają. O i koniec, dobra, moi drodzy. Mój, a ja mam 18, do tego teraz nie wyświetli, bo jest lampa. 22. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Wiktor jest chyba zachwycony grą, nie? No a ja tak, także mi się podoba. Są jeszcze później drugi, trzeci poziom, także tutaj serdecznie, z całego serducha możemy polecić. Dajemy znak jakości? Tak. Dajemy znak jakości tak zwanego Wiktoracka. No i do zobaczenia. Trzymajcie się.